Drożdżówki wracają do łask. No tak, drożdżówki wracają do łask. I nie trzeba... tylko drożdżówki, ale podobno nawet kawa. Tak, podobno nawet kawa. I muszę powiedzieć, że to śmiać się i płakać. Bo to, co się dzieje w tej chwili w Ministerstwie Edukacji, to naprawdę jest kpina. Chcę powiedzieć panu, panie redaktorze, że wczoraj dowiedziałam się, że w szkole, w szkołach ogólnokształcących, nie wiem, czy to jest w Grudziądzu, ale na pewno na terenie naszego okręgu zdarzyło się tak, że żeby kupić drożdżówkę w sklepiku, trzeba pokazać dowód osobisty. To nie żarty, naprawdę tak jest. Czyli to jakaś paranoja. Rozumiem, że mam takiego ucznia, takiego młodego człowieka, który za kilka dni kończy 18 lat i on do mnie mówi tak, wie pani co, będę miał dowód niedługo, będę mógł kupić drożdżówkę, jestem w maturalnej klasie. No jak ja to usłyszałam, to naprawdę można się rozpłakać z tego, co się dzieje w naszej edukacji. Nie interesuje pani minister to, jaka jest jakość edukacji, jak realizujemy sprawy wychowawcze w szkołach, tylko drożdżówka, kawa właśnie. Chcę powiedzieć tak, że to, co się dzieje w tej chwili, to daje bardzo zły przykład młodzieży, dlatego że oni wychodzą za progi szkoły w przerwie, idą do okolicznych sklepików, kupują drożdżówkę, szybko jedzą, żeby przed wejściem do szkoły już ona była skonsumowana. Czego uczymy? No uczymy po prostu oszustwa. Tak naprawdę uczymy młodzież, jak postępować nie powinno się. Jest to po prostu skandal. Ja uważam, że to niby drożdżówka, niby drobiazg, a tak naprawdę to pokazuje, w jakim stanie jest nasza oświata, nasze Ministerstwo Edukacji. I ja uważam, że no, trzeba z tym skończyć. Tak nie może być naprawdę. Słyszałem tutaj takie paradoksy nawet, że ten sam sok w większym pojemniku jest niedostępny, natomiast w mniejszym może być dostępny. No, to pokazuje trochę taki kuriozum tej ustawy. Jak to naprawić? No, bo trochę namarzono bigosu, no, przygotowano w pośpiechu, nie do końca chyba tak, jak to miało wyglądać. Pan mówi w pośpiechu, a ja się z tym nie zgadzam, ponieważ ja o tym rozporządzeniu słyszałam już przynajmniej 2 lata, że ministerstwo pracuje nad rozporządzeniem. No, widocznie nie bardzo pracowało. No właśnie, nie bardzo pracowało, więc co robiło? No, jak ja słyszę teraz pani Kluzik-Rostkowska w mediach, mówi, że ona teraz będzie pracowała z ministrem zdrowia nad recepturami drożdżówek. No ludzie, no przecież to jest po prostu śmieszne. To jest stan nie tylko oświaty, ale stan państwa, naprawdę. Trzeba to naprawdę zmienić i 25 października musimy to zrobić. Ja myślę, że każdy w tej chwili widzi, że to musi być zmienione, nie może być inaczej. Jeszcze tak pomówmy może, czy faktycznie ta zdrowa żywność w szkołach, no właśnie, jakby to miało wyglądać po wyborach? Tak naprawdę, wie pan, to powinno być, oczywiście ja też jestem za zdrową żywnością. To takie trudne w sumie, no, dla jednego zdrowa żywność to na przykład nie będą produkty mięsne, dla innego no, pojęcie względne. Oczywiście, więc tutaj chodzi o wiedzę. O wiedzę. Trzeba po prostu tą wiedzę kształtować u dzieci i u rodziców oczywiście. Trzeba... Chyba w sumie edukacja, czyli w tym miejscu, w którym dokładnie ci uczniowie są. Tak jest, edukacja. W szkole jest tego za mało, przynajmniej takiej wiedzy. I tutaj jest najważniejsza sprawa. To nie restrykcjami tego typu nic nie zdziałamy. Rozwija się dealerka, w cudzysłowie mówiąc, poza szkołą. Bardzo to źle wróży naszej młodzieży. I mi się to źle kojarzy, wie pan. No naprawdę, to kojarzy się z jakąś nielegalną, nie wiem, narkotykami. Prohibicja. No właśnie, no to jest po prostu straszne. Więc tutaj chodzi o edukację. Szkoła powinna edukować. Szkoła powinna edukować. I... naprawdę bardzo źle się dzieje, jeżeli dziecko, słyszę, że rodzice mówią, że dziecku dają
do plecaka solniczkę, tak? I pieprz czy przyprawy, żeby ono sobie na stołówce doprawiło, tak? No tak, ale to nie jest jedyny przykład, ponieważ mieliśmy niedawno też awanturę, w cudzysłowie, z barami mlecznymi, prawda? No właśnie, więc to... Taki pomysł za pomysłem, trochę dziwny. Pomysł za pomysłem, który po prostu się nie sprawdza, który tak naprawdę kompromituje państwo, kompromituje tych, którzy to robią. Trzeba po prostu zrobić rozważnie, wszystko rozważnie, zastanowić się nad tym, co naprawdę powinniśmy wprowadzić i jakie będą konsekwencje. No w końcu kto jak to, ale minister edukacji ma swoich doradców, ma swoich specjalistów, powinien po prostu się otoczyć jak gdyby mądrymi ludźmi, którzy pokażą efekty tak danego aktu prawnego, złe i dobre. Trzeba wyważyć wszystko. A do tego nie zrobiono. Moim zdaniem to jest naprawdę, naprawdę kompromitacja Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nie tylko, bo również i Ministerstwa Zdrowia, bo on również maczało w tym palce.